Siemano wszystkim, ja jestem Fomever i dzisiaj mam dla Was kilka ważnych informacji. Zapraszam do oglądania. Po pierwsze, akcja Japaczka. Zachęcam Was bardzo serdecznie do tego, żeby wziąć udział w tej akcji, dlatego że oprócz tego, że niewiele Was to kosztuje i pomagacie komuś, kto tych naprawdę pieniędzy potrzebuje, to możecie jeszcze coś na dodatek wygrać. Ja w zeszłym roku tą paczkę Japaczkę wspomagałem, tą akcję całą. Jestem z tego jak najbardziej zadowolony. W tym roku też ich wspomagam i w przyszłych latach też będę ich wspomagać. Natomiast w tym roku postanowiłem jakby nagrać już jakiś materiał na ten temat. Być może trafię do kilku osób, które jeszcze mogą oczywiście w ten sposób ich wspomóc. Do czego oczywiście bardzo zachęcam. Kolejna sprawa to jest oczywiście, to są filmy i ich regularność na moim kanale, a właściwie brak tej regularności, pomimo w cudzysłowie rozpiski, którą sobie ustaliłem, że codziennie o godzinie 12 ma się pojawić film, to od dłuższego czasu już nie pamiętam tygodnia, żeby był codziennie film. Chyba w każdym tygodniu praktycznie gdzieś tam brakowało tego jednego przynajmniej filmu, jak nie kilku. Chcę, żeby to się zmieniło, ale oczywiście nie w ten sposób, że nagle, nie wiem, rzucę pracę czy coś i zacznę robić te filmy. Tylko zmieni się moje tak jakby oficjalne poinformowanie Was o tym, że jednak już nie będzie codziennie filmów. Tylko, że jeżeli film będzie miał się pojawić, to pojawi się danego dnia o godzinie 12. Jeżeli się nie ukaże nic o godzinie 12, znaczy, że tego dnia filmu nie będzie. Czyli przyjmuję zasadę, że jeżeli mam film, to go wypuszczam i jest super. Jeżeli nie mam, to po prostu nie wypuszczam, bo do tej pory wkurzałem się, jak film się nie ukazywał, a ja nawet nie miałem czasu dać głupiej informacji na Facebooku, że po prostu nie jestem w stanie wrzucić tego filmu dzisiaj, bo coś tam, bo coś zawaliłem, czy nie mam czasu. Nie lubię takich sytuacji, dlatego wreszcie zmieniam ten system po prostu, że jeżeli jest film, ma się ukazać, to będzie o godzinie 12. Co innego live'y? Live'y będą zazwyczaj wieczorami. No i zazwyczaj w weekend, raczej w tygodniu. Nie mam czasu na streamowanie. No i tyle, no jeżeli chodzi o filmy. Jeżeli chodzi jeszcze o przyszłość kanału, dzisiaj tak postaram się zwięźle, krótko zwięźle i na temat. Przyszłość kanału, słuchajcie, jest pod znakiem zapytania, bym powiedział. Dlatego, że w styczniu zamierzam znowu zmienić pracę. Tym razem już będę planował, chciałbym jeździć gdzieś dalej po prostu ciężarówką. Co za tym idzie, że w tygodniu mnie nie będzie, a no każdy weekend przynajmniej chciałbym być w domu. Taką robotę będę szukał, natomiast czy taką pracę na pewno znajdę i jak to będzie wyglądało w praktyce, to się wszystko okaże i nie gwarantuję wtedy, że te filmy będą się ukazywać często, raczej wtedy bym liczył na rzadziej ukazujące się filmy, na przykład 1, 2, maksymalnie 3 na tydzień, bo mając tylko do dyspozycji sam weekend, nie wiem, czy będę w stanie nagrać i zmontować i wyrenderować i wrzucić tyle filmów przez tak krótki okres czasu, biorąc pod uwagę jeszcze oczywiście to, że ja będę po trasie, czyli będę chciał się przepakować, przygotować na kolejną trasę, nie wiem, odpocząć czy cokolwiek w domu zrobić też, tak? Więc no zobaczymy, jak to wszystko będzie. Nie mówię, że mam od razu już robotę nakręconą w styczniu. Mówię, że tutaj zaznaczam, że ja dopiero będę szukać, więc jakiś okres czasu w styczniu będę całkowicie siedział w domu, więc wtedy troszeczkę postaram się też ogarnąć trochę kanałowych spraw. Natomiast jeżeli chodzi o przyszłość, jak już znajdę tę pracę, to na pewno Was poinformuję, jak to będzie wyglądać, jaki jest mój tryb pracy. Być może nagram kilka filmów, jeżeli będę wiedział, że to firma jest taka w miarę w porzo, żeby potem nie było żadnych problemów, prawda? I to by chyba było dzisiaj na tyle. Czekają mnie jeszcze, czy Was czekają na pewno jeszcze dwa filmy
Na pewno dwa filmy takie specjalne, oczywiście z życzeniami świątecznymi i sylwestrowymi. Więc myślę, że spokojnie jeszcze zobaczymy. Widzicie, zapomniałem poruszyć sprawę właśnie filmów, a propos filmów, że dużo się pozmieniało. CS na przykład zniknął już, w ogóle go już nie ma i nie sądzę, żeby był, chyba że jakieś randomowe to totalnie odcinki. Farming już, kurczę, też z Mateuszem nie nagrywamy za bardzo. Ostatnio tam jakiś pojedynczy materiał się pojawił, bo żeśmy coś tam chwilę pograli, ale to też nie było rewelacji. Teraz głównie męczymy PUBG, czyli Player Unknown's Battleground. I co jeszcze? No i Minecraft. No ale Minecraft cośmy nagrali, dużo materiału w trakcie wakacji. No i teraz po prostu ja to montuję sukcesywnie, tam raz na jakiś czas, bo tego jest sporo tego materiału. Montuję, no i jak mam już gotowy jakiś tam film, kawałek, fragmentu tego wszystkiego, no to wam po prostu wrzucam. Z nowych gier. Nowe gry myślę, że się pojawią dopiero w przyszłym roku, czyli w 2018, bo w tym roku już raczej nowych gier kupować nie będę. Zastanawiałem się jeszcze nad Battlefrontem 2 przez moment, ale jeden z moich kolegów powiedział, że nie bardzo jest ta gra przyjmowana tak ciepło i stwierdziłem, że dobra, może jednak faktycznie nie będę się pchał, bo i tak nie mam za bardzo czasu na te gry. Więc no, na razie muszę się zadowolić tym, co mam, a w przyszłym roku pomyślimy, jak już będę wiedział, jaką mam pracę i jak już powychodzą gry, wtedy będę myślał, jak to rozwiązać. Także to by było na tyle. Dzięki wielkie serdeczne za obejrzenie tego vloga. No i oczywiście zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się, pa pa.